I teraz wchodzimy sobie do środka, ja go kładę, tak? I tym razem nie będę przechodził gardy, ale atakuję tak torowym. Pierwsza rzecz, nie mogę złapać jego nogi i usiąść po prostu, tam, czy tam się położyć, bo on ma teraz drugą nogę wolną i może wstać. Okay? Więc to nie wchodzi w grę. Niektórzy od razu łapią uchwyt i kładą się, tak? Ja tego nie lubię, nie chcę gdzieś tam spadać na bark. Łapię sobie jego kolano, tak? Wchodzę bliżej, tym kolanem do środka i stopę kładę na jego biodrze. Czyli tu, a ta ręka w razie czego może mnie tutaj uchronić, tak? Przed upadkiem. Ważne, żeby pięta, piszczel, kolano było blisko siebie, tak? Czasami mogę nawet tu przytrzymać, jeżeli on od razu spycha. Ja sobie mogę przytrzymać, tak? I teraz szukam jego kostki. Jak tutaj wszedłem, wycofuję łokieć. Mogę sobie położyć rękę na matę. Cofam, cofam. Bark jest na macie. To teraz cofam bark, tak? Uchwyt. Ta ręka, jeżeli ja sobie tą rękę dociągnę do klaty, jeszcze większa presja będzie. Tak? Wycofuję bark i jest presja na jego kostkę. Druga opcja, jak on spycha moją nogę i ucieka, tak? I co on robi? Przechodzi przez moją nogę. Ja już zaraz stracę pozycję, więc muszę wejść pod jego kolano, tak? Czyli piszczel pod kolano, moja kostka pod jego kolano, a druga noga idzie od góry. Teraz nawet nie muszę jakoś specjalnie tu łączyć, wystarczy, że jest ręka gdzieś tam w pobliżu biodra, tak? Mogę cofnąć troszeczkę łokieć. Teraz już mam dość dużą tutaj dźwignię na jego kostkę. Tak? Czyli teraz działam z tej strony jego kolana. Wtedy blokowałem jego biodra. Tak, wtedy była tutaj dźwignia. Jakby taka troszeczkę dłuższa, tak? Moim zdaniem tu jeszcze więcej siły można wytworzyć. Więc to jest też bardzo fajna opcja. Więc jak idziemy, tak, kładę go sobie, mogę czasami już go za kostkę złapać, tak, położyć, jego głowę odepchnąć, bark. I teraz wchodzę i na pewno się nie kładę na tamtą stronę, bo on na tą nogę wolno może wstawać. Więc idę tu, tak, szukam, ciasno, oczywiście ta pięta, ciasno, tak, żeby on nie spychał. Palce nawet mogą być trochę na zewnątrz, tak, bo jeżeli on spycha moje palce, a pięta zostaje, jest jeszcze ok. Jest jeszcze ok. Tutaj cofam łokieć, tak, idę do dźwigni. Mogę połączyć ręce i tutaj dokręcić. Ale on zepchnął, przechodzi. I czasami, żeby go powstrzymać, nie wystarczy włożyć tą nogę tu. Tak, muszę go trochę rozepchnąć, żeby ta noga mogła tutaj w ogóle wejść. Więc tu blokuję na chwilę. Nie trzymam zbyt długo, bo on moją nogę może gdzieś tam złapać. Nie o to chodzi. Tak? Ja go tylko tu rozciągam, przechodzę i teraz mam już długą dźwignię. Ok? I takie dwie opcje ćwiczenia.